Lasy Państwowe od wielu lat wspierają strażaków ochotników i nie tylko dzisiaj, ale poprzez wiele lat też. Jak już powiedziałem przy prezentacji sprzętu, który przekazujemy strażakom ochotnikom, inne jednostki ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Nadleśnictwa Ochotyłów taki sprzęt już dostawały, jak również inne nadleśnictwa na terenie Regionalnej Dyrekcji. To jest bardzo dobra społeczna rola Lasów Państwowych wspierająca ochotników strażaków. Nadleśnictwo Ochotyłów jest położone na terenie, gdzie jest wysoki stopień zagrożenia przeciwpożarowego. Mamy również specjalne, aż prawdopodobnie, tak przypominam sobie, na terenie Regionalnej Dyrekcji 6 takich stref wysokiego zagrożenia przeciwpożarowego. Przy czym największa strefa jest na terenie Nadleśnictwa Ochotyłów. Nadleśnictwo Ochotyłów robi wszystko przez wiele lat, żeby mieć sprzęt, który ochroni lasy, ale również i lasy prywatne, państwowe, ale również mienie mieszkańców powiatu bielskiego. Jaki sprzęt został przekazany? Dzisiaj przekazaliśmy to, co najważniejsze, torbę do ratowania życia ludzkiego, jak również prądownicę o zmiennym strumieniu wody i węże strażackie. Trzeba dodać, że prądownica w sposób szczególny przyda się strażakom, bo strażacy wystąpili o konkretną prądownicę do gaszenia traw i ścioły w lesie. Jest przedwiośnie, za chwilę błyśnie słońce i jak znamy życie, być może pojawią się pożary. Najwięcej pożarów lasów jest właśnie na przedwiośniu, więc na przełomie marca i kwietnia, w maju i w czerwcu. Później ten cały rok, cały ten czas zagrożenia pożarowego jest dużo, dużo mniejszy. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie akcja przeciwpożarowa, a więc monitoring lasów, już trwa od prawie tygodnia. Natomiast od wczoraj i dzisiaj ta akcja jest troszeczkę jakby odwołana, dlatego że spadł deszcz i śnieg. Natomiast w każdej chwili jesteśmy przygotowani, trwa prognozowanie zagrożenia przeciwpożarowego i leśnicy i strażacy są przygotowani w każdym momencie na niesienie pomocy i ratowanie mienia. Czy tego typu doposażenie jednostek można spodziewać się w innych nadleśnictwach i częściej? Panie redaktorze, czy częściej, to nie mogę powiedzieć. Strażacy ochotnicy, mając swoje potrzeby, zgłaszają się do konkretnych nadleśniczych o darowizny w formie pieniężnej, następnie pokazują nam, co za te pieniądze kupili i to nie ma częściej czy rzadziej, po prostu według potrzeb. A Lasy Państwowe są taką jednostką, gdy mają pieniądze, to zawsze będą na pewno współpracować z ochotnikami, ale również z państwowymi strażami pożarniczymi. Wiem, na przykładzie Nadleśnictwa Ochotyłów nieraz współuczestniczyliśmy w współfinansowaniu czy to zakupu samochodów, czy innego sprzętu dla PSP Białej Podlaskiej. Współpraca Lasów Państwowych i Straży Pożarnej jest od zawsze, ponieważ my gospodarujemy majątkiem Skarbu Państwa na dużym obszarze, a strażacy pomagają nam zawsze chronić ten majątek i w razie potrzeby ratować ten majątek. Sami ze swojej strony też prowadzimy szereg działań. To jest cały system ochrony przeciwpożarowej lasów. Na system ochrony przeciwpożarowej lasów składają się dostrzegalnie, czyli w Nadleśnictwie Ochotyłów są trzy wieże, na których zamontowane są kamery. Najnowsza nasza wieża została zbudowana rok temu. Na każdej z tych wieży właśnie jest kamera, która przesyła sygnał do biura nadleśnictwa, gdzie siedzi osoba, która obserwuje cały czas teren, czy nic się nie dzieje. Jeśli coś dzieje, w pierwszej kolejności informowany jest pomocnik nadleśniczego, czyli jest to osoba ze strony lasu, która koordynuje całą tą współpracę, następnie straż pożarna, i w tym momencie już jako pierwszy kontakt wyjeżdża drużyna przeciwpożarnicza z Ochotyłowa, czyli mamy tutaj takie 8 osób na zmianie, dysponujące samochodem gaśniczym, który widać za moimi plecami. I te osoby jadą i wskazują straży, jeśli jest to niedostępne miejsce, gdzie jest zlokalizowany pożar. Oczywiście posiłkują się łącznością, którą mają z osobą, która siedzi w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym i ustalają dokładnie, gdzie jest pożar. Jeśli jest taka potrzeba i ten pożar jest bardzo ciężko znaleźć, wysyłamy w powietrze drona. Z tego drona obserwujemy, gdzie jest dane miejsce. No i później już jest tylko chodzi o to, żeby doprowadzić straż pożarną do tego miejsca. Trochę więcej o tym samochodzie, bo rozumiem, że jest to też jeden z najnowszych nabytków. Tak, to jest paroletni samochód. No to jest taki, tym samochodem nie zgasimy dużego pożaru, ale możemy, jak to mówią moi pracownicy z drużyny, możemy go złapać. Jeśli się uda go złapać, to później jest dużo łatwiej straży pożarnej dogasić coś takiego lub po prostu wskazać miejsce. Ten samochód dojedzie wszędzie, także taka jest jego rola.
Nieraz już się przydał. Nieraz już się przydał. Były lata, że ten samochód wyjeżdżał i 50 razy w ciągu roku. To trzeba zlokalizować pożar, także no, czasami jest to bardzo, bardzo ciężka, żmudna praca. Czasem też taka akcja gaśnicza trwa od rana do późnej nocy, bo czasem też jeszcze trzeba takie pożarzysko oborać, żeby ten ogień dalej się nie roznosił. Także i później następuje coś takiego jak dyżurowanie przy pożarzysku, czyli trzeba pilnować, czy ogień się na przykład gdzieś z mrowiska, czy z jakiejś kupy gałęzi nie podniesie znowu. Jak często zdarzają się pożary tutaj na terenie Nadleśnictwa Kotyłów? To zależy też od roku. Były takie lata, że nie mieliśmy pożarów takich konkretnych prawie wcale, a były też takie lata, że mieliśmy tych pożarów około 30. Także to jest bardzo dużo. Jak wszyscy wiemy, większość pożarów powodują ludzie. Czasami są to umyślne działania ludzi, którzy po prostu lubią, jak się pali, tak podpalaczy. Czasami są to niezawinione, jakieś tam ktoś zapruszył po prostu ogień, czy coś się zapaliło na polu, no i przynosi się na las. No, czy też takie pożary typowo z głupoty, czyli wypalanie łąk. No właśnie, tutaj odnośnie wypalania traw łąk rokrocznie jest prowadzona bardzo duża akcja. Tłumaczy się ludziom, że tego nie wolno robić, ale czy dociera? Dociera z różnym skutkiem. Teraz, jeśli chodzi o nowe regulacje, które mają wejść, o których słyszałem, będą to bardzo wysokie kary finansowe. Już w tym momencie ci, którzy wypalają swoje łąki i zostanie im to udowodnione, mają zabierane dopłaty. A jeszcze ma się to wiązać z większymi karami finansowymi, także to nie jest tego warte. To nic nie pomoże, nic nie poprawi. No po prostu jest to taka głupota, taka zaszłość, która mam nadzieję, jak wyłożenie śmieci do lasów, kiedyś minie. Kilka zdań o Straży Bukińce Królewskiej. Jaka to jest straż, jaka to jednostka? Jednostka z tradycjami długoletnimi, chociaż przez pewien okres była może troszkę w takim uśpieniu, ale w tej chwili bardzo prężnie działa, bardzo się szybko rozwija, co bardzo, bardzo nas cieszy. Macie wokół siebie lasy? Mamy, sąsiadujemy z ogromnym kompleksem leśnym, stąd też nasz pomysł, żeby zwrócić się tutaj o wsparcie, o pomoc do Nadleśnictwa Kotyłów, za które bardzo serdecznie dziękujemy. No właśnie, to wsparcie było w konkretnych rzeczach, potrzebach. Dlaczego akurat tego typu potrzeby? Uznaliśmy, że musimy poprosić o przedmioty, które są najważniejsze, są podstawowe, czyli torba medyczna, ratowanie życia w każdej sytuacji, nie tylko wypadki drogowe, ale też właśnie pożary traw, lasów, zawsze się to zdarza. Torba jest nieodzowna. No i prądownica zmiennostrumieniowa czy węże, których nigdy nie jest za dużo. Dlatego no, takie podstawowe rzeczy, które są najpotrzebniejsze. Często wyjeżdżacie do pożarów, lasów? Na szczęście w ostatnim czasie nie musieliśmy wyjeżdżać i bardzo też jesteśmy z tego zadowoleni. Mamy nadzieję, że to nigdy nie nastąpi i będziemy tego sprzętu używali tylko do ćwiczeń. Bo częściej wyjeżdżacie i z tego Was pamiętam, zresztą to też współpraca z leśnictwem, do sadzenia lasu. Zdarza się też, tak, oczywiście trzeba to zrobić, lasy to nasze wspólne dobro, także bardzo się cieszymy z takich inicjatyw.